Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Syn Marnotrawny. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku AMX 5100 miała być inna bitwa na tym pojeździe, ponieważ miałem przygotowane dla was już dwie. Obiecałem ostatnio bitwę z Prochorowki z wyciągiem, ale ta bitwa wpadła dosłownie kilka godzin temu przed nagraniem. Pomyślałem sobie, że ją pokażę, ponieważ jest fajna i z tego co pamiętam jest chyba w tym momencie moją najwyższą bitwą, jeśli chodzi o uszkodzenia na setce. Ale od razu ankieta do wybrania: M103, E5, T32, TVPEK, jeszcze raz 50-100 i naprawdę ciekawa bitwa na E50M. Także ta różnica nie na E50, tylko na E50M. Tak jak mówię, ta bitwa, akurat teraz nagrywam już po południu, ta bitwa rozegrana została gdzieś tam wieczorem, więc pomyślałem sobie, że ją pokażę, ponieważ jest całkiem fajna. Pokazuje dokładnie to, co można zrobić z setką w fajnym losowaniu, czyli właśnie takim, w którym jesteśmy na topce. Nie ma zbyt dużo czołgów ciężkich, łatwych, raczej nie ma zbyt dużo czołgów ciężkich, trudnych do przebicia. I po prostu można wykorzystać również teren, czyli że możemy się ukryć gdzieś, za budynkiem sobie spokojnie przeładować. Wszystko to, co sprawia, że bitwa setką jest wtedy tak bardzo przyjemna i prosta. Pierwszy oczywiście podjazd do miasteczka, pierwszy strzał, bęk, wchodzi w FCM-a za 295. Taki strzał rozpoczynający. Poczekałem na gościa, przejechał uprzejmie, dostał bułę, pojechał dalej. Czekam sobie dalej, teraz wyjeżdża tutaj super pęcznik. Niestety od niego przyjąłem błąd time mój, ponieważ na sekundkę dosłownie zdjąłem rękę z klawiatury i przyjąłem bez sensu pestkę, bo nie mogłem się wycofać, a nie strzeliłem. Super pęcznik się tam na szczęście schował, więc teraz czekam na FCM-a. Ten popełnia duży błąd, ponieważ wyjeżdża, dostaje gąskę. W tym momencie go klepią w dupsko, ja wyjeżdżam, strzał. Niestety losowanie takie średnie, zabrakło trochę HP i dobija tego FCM-a drugi FCM. Szkoda, ponieważ akurat ten jeden strzał, gdybym tutaj troszkę zagrał, troszeczkę bardziej agresywnie, troszeczkę szybciej ten po prostu wyjechał i strzelił, miałbym frag, a ten frag by się bardzo przydał do ogólnego wyniku. No ale co zrobić? No tego się nigdy nie przewidzi. Człowiek nigdy nie wie, co tak naprawdę go czeka za 2 minuty, więc też trudno oceniać, co mógł zrobić lepiej, a co mógł zrobić inaczej. Nalewkę teraz sobie ładuję. Widzę tutaj KW4, sądząc, że ta KW4 troszkę większy opór postawi przeciwnikom swoim, czyli moim sojusznikom. Myślę, że spokojnie przeładuję i spompuję gościa z pełnych HP-ków. No ale okazuje się, że moje miasto zdobyli absolutnie od razu. No i stoi ta KW4 na traku, ja tylko teraz przeładowuję. Kończę reload i mamy pierwszy strzał, podpalenie, drugi strzał, brzdęk i gościa nie ma. Zrobiłem na nim raptem 900 punktów uszkodzeń, więc zobaczcie, z tego jego 1300 z groszem wyszło tyle, że już gościa nie ma. No i teraz mamy jeszcze A44, bardzo długie skupienie, żeby być pewnym tego, że trafię. Pierwszy strzał wchodzi, drugi strzał wchodzi, trzeci strzał wchodzi i ostatnie będzie dobicie, próba przez murek, niestety nie ma, ładuje 2920 punktów uszkodzeń, co już jest wynikiem mnie przynajmniej na setce satysfakcjonującym, a zwróćcie uwagę, że zrobiłem to w 3 minuty niecałe, używając tylko dwóch klipów tak zwanych, czyli magazynków. Na ISie trzecim myślę, że tak szybko bym prawie 3000 nie zrobił, bo żeby zrobić 3000 na ISie trzecim potrzeba no tych, dajmy na to, 8 strzałów, 9 nawet, żeby jakoś tam o tym damage'u myśleć. A tutaj po prostu wyjazd, strzał, 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 potem przeładowanie 40 sekund i potem znowu strzał za strzałem i mamy. Jakbym trafił tego A44 raz z ISa trzeciego, to potem gościu by miał te 10 sekund, żeby się wycofać i uciec. A tak, zanim się wycofał, to stracił tych HP-ków prawie 900 i ja miałem po prostu też możliwość, żeby sobie tego damage'u poklepać więcej. Dobra, mamy przeładowane 8 do 8. Zmieniam miejscówkę. Ważne właśnie w grze setką jest to, żeby w czasie tego reloadu sobie znaleźć dobrą miejscówkę, żeby nie stać po prostu za ścianą i czekać. Jeśli widzimy, że przeciwnicy się gdzieś tam bunkrują, to po prostu podjeżdżamy na tyle blisko, żeby mieć do nich łatwy dojazd. Teraz jeszcze dobicie A44, żeby mieć łatwy dojazd do przeciwników, a z drugiej strony, żeby być bezpiecznym od ich strzałów. Także tu już mam kolejny frag na koncie. Drugi, przekroczone 3000. No i teraz polowanie na przeciwników. Tutaj gdzieś był w okolicach typ 64, więc myślę sobie, że tego typa może warto by zrobić. Gościu mnie chyba świeci, co też jest ciekawe, więc myślę sobie, jest pewnie w pobliżu, może to zaraz się go uda pacnąć, ale też widzę, że po prawej stronie mojej jest RHM. O, idealny cel, nie patrz na mnie, gościu ma duże działo, więc jak strzeli, to wiem, że mam dużo czasu, żeby go porobić. Pierwsza pestka, ładnie wchodzi, kolejny strzał, ładnie wchodzi i jeszcze jeden strzał.
również ładnie wchodzi. Mamy dobicie równiuteńko 4000 co do grosza. I widząc, że jeszcze mam dwie pestki, nie ładuję, ponieważ ciągle czekam na tego typa 6-4, który domyślam się, że tutaj gdzieś w mojej okolicy jest. Tutaj go nie ma, więc zmieniam kierunek jazdy, ale bardzo się ten wynik podoba. 4000, 4000, zrobione 3 fragi. My polujemy sobie na gościa. Może gdzieś w tym miejscu, czy to się typek znajdzie. Tak jest, jest obok mnie, stoi na full HP, czyli na moje dwa strzały. Pierwszy, bardzo dokładnie pomierzony, wchodzi, on mnie przebija oczywiście raz, ja go dobijam. I 4580, 12 do 9, ładuję. Tak mówię o tym celowaniu dokładnym, ponieważ już mi się zdarzały sytuacje setką, kiedy walczyłem na przykład ostatnio, to było z, zdaje się chyba Centurionem albo jakimś innym czołgiem średnim, wyższego tieru i po prostu z odległości praktycznie no, na długość czołgu walczyłem z nim i nie trafiłem dwóch strzałów, po prostu gościu przede mną uciekał, bo chciał mnie objechać, ja się obracałem, żeby po prostu zdążyć za nim lufą i wchodziły pestki, a jedna pestka nie trafiona, druga pestka nie trafiona, nie ma, po prostu. No i tutaj, zobaczcie, 12 do 9, Achilles wyjeżdżają, już kończę ładowanie. Myślę sobie, że o, fajnie by go było porobić, ponieważ gość ma dużo HP-ków. Widzi mnie dopiero teraz, więc myślę, że już zwątpił w rzeczywistość, ponieważ teraz myślę, że ja ładuję. Odbił się ode mnie, pierwszy strzał wchodzi, taranik, dobicie, przekroczone 5000 punktów uszkodzeń. Koniec bitwy, 5 fragów, 5000, 5 uszkodzeń. 15 do 9, przechodzimy do podsumowania. No i dobra, tak jak dałem w tytule powtórki, pierwsza bitwa 5000 plus na AMX-ie 5100. Mówię o tym dlatego, że tak śmiechem, żartem, ale na Facebooku ktoś napisał, jak pod ostatnim chyba wpisem o setce, że zrobiłem tam bardzo słabą MK, ktoś napisał, że jego rekord to jest, zdaje się, jakieś chyba 5800 chyba, coś koło tego. I napisałem, że podejmuję wyzwanie, także nie ukrywam, że teraz mam motywację, żeby na setce spróbować zrobić bitwę na 6000 damage'u, co oczywiście ósmym tierem nie jest jakieś bardzo proste, ale z drugiej strony wydaje mi się, że setka ma ten potencjał, ponieważ w teorii, jeśli mamy 6 strzałów po 300 alfy, to mamy 1800 uszkodzeń na magazynek, czyli w teorii wychodzi nam, że jeśli wsadzimy dwa magazynki, mamy 3600, jeśli trzy magazynki, to 5400, więc potrzebujemy 3,5 magazynka w czołgi, które mają więcej HP niż my strzelamy łącznie i no to chyba nie jest nierealne, to tak wychodzi, że przy długiej wyciąganej bitwie te 6000 punktów uszkodzeń jest w zasięgu. Z drugiej jednak strony no setka ma ten problem, że dość długo skupia i to działo nie jest najcelniejsze. Ja już się przekonałem wielokrotnie, bo na setce mam bitę w tym momencie chyba około 100, że no stoi czołg, który jest tam powiedzmy te 300 metrów od nas, skupiamy, a pestki latają wszędzie, po prostu wszędzie, tylko ja ostatnio miałem chyba dobić, były dwie artylerie i jeden czołg, dwie arty były na strzał i ten czołg był, miałem cztery pestki, czyli potencjalnie mogłem mieć fraga na arcie i jeszcze tam ten czołg spompować z jakichś 600 HP. Udało mi się wbić jedną pestkę w czołg, bo tak, w artę nie trafiłem, w drugą artę nie trafiłem, w czołg nie trafiłem, dopiero ostatnim strzałem udało mi się gościa trafić. Także to też pokazuje, że setka jest fajna w takich właśnie bitwach na bliski dystans, gdzie możemy po prostu wyjechać, oddać magazynek i się wycofać. Snajpienie nią nie jest najlepsze. No ale dobra, nie ma co rozważać o setce. Sama bitwa MK, duży kaliber, tak jak mówię, 5000, 5 punktów uszkodzeń, 1345 bazowego expa, też mi tutaj ładnie sypnęło. No i tak jak właśnie mówiłem, brak tego fraga na FCM-ie skutkuje tym, że niestety, ale w tej bitwie specjalisty nie ma, a szkoda, bo było dosłownie dotknąć i by był. U nas drugą najlepszą bitwę zrobił T44 na 100, 3366, a u nich najlepiej też T44 na 100, 3330. Więc jak widać, ładnie te ósemki pograły. Praktycznie wszystkie ósemki zrobiły to, co do nich należało. U nas, zobaczcie, ósemki na topce, u nich ósemki na topce, więc ładnie. Tylko ten RHM jeden strzał, a nie, pięć strzałów oddał, dwa razy trafił, dwa razy przebił, dwa razy kogoś zabił. Ale tego damage'u dużo nie ma. 18 strzałów, 16 trafień, 16 przebić. Z dystansu 300 plus ten RHM spłynął. 3 przyjęte strzały, jedno odbicie od tego Achillesa. Do tego jeszcze 2 wrogowe wyświeceni, 6 uszkodzonych, 5 zniszczonych. Asysty 580, 2 km 170 metrów przejechane. 70,5 tysiąca zarobku.
Nie było złotych pestek, nie musiałem również używać naprawki, tylko zapłaciłem za amunicję plus naprawę pojazdu. 48 tysięcy na minus, proszę, na plus. I była to pierwsza bitwa moja na AMX-5100, gdzie udało się przekroczyć 2000 expa z premką. Także moi drodzy, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!